No przemieszczamy się dzisiaj i nasze mobilne studio, byliśmy na świeżym powietrzu, a teraz jesteśmy w restauracji Studio Buffo. No i tutaj dzisiaj wyjątkowo muzyczne spotkania. Już teraz razem z nami Andrzej Szpilman, kompozytor, producent, stomatolog. Dzień dobry. Witam. Tak ze zastanowieniem. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, wczoraj miała miejsce aukcja w salonie Desa Unicum pamiątek po pana ojcu Władysławie Szpilmanie. Jak ta aukcja przebiegła? No, okazało się, że fortepian ojca jest najdroższym fortepianem na świecie. O! No tak. I za ile poszedł? No, chyba, znaczy ja czytałem w niemieckiej prasie 265 tysięcy euro, czy... Mm-hmm. No taki fortepian kosztuje 10 tysięcy, 15. Taki pianista Van Cleburne sprzedał swój fortepian podobno za 40 tysięcy. No więc zaskoczony byłem, ale ten instrument bardzo dobrze brzmi, może to jest powód. No ale nazwisko też przyciąga. Różnych ludzi przyciąga to nazwisko, złych i dobrych. A zawsze tak jest. Są tacy, którzy próbują się ogrzać w blasku nazwiska albo osoby. Jakie jeszcze inne przedmioty tam na tej aukcji się pojawiły? I pewnie pytanie, które pojawia się bardzo często w tym kontekście. Dlaczego zdecydowali się państwo na wystawienie tych wszystkich pamiątek po Władysławie Szpilmanie? Nie no, tam oczywiście jest przede wszystkim pióro i zegarek, które ojciec miał ze sobą przez całą wojnę. Być może, że to właśnie one uratowały mu życie, tego się nie da określić, ale pytanie o to, dlaczego ta aukcja? Po pierwsze dlatego, żebyśmy tu siedzieli. Żeby był pretekst do rozmowy. Tak jest, dlatego, że przygotowujemy bardzo wielką produkcję na Broadwayu. Wielomilionową produkcję, która czeka na koniec infekcji i pandemii. Natomiast wydaje mi się, że te przedmioty trafią w dobre ręce, bo jeśli ktoś był skłonny zapłacić taki majątek, to jestem przekonany, że będzie je dobrze traktował. Zdarzyło się nam, że mama przekazała do jednego z muzeów jeden przedmiot, który też w czasie wojny przynosił ojcu szczęście. No i nic z tego nie wynikło. Ja też przekazałem jakieś drobne rzeczy, które udało mi się w Niemczech kupić, opaski z getta. Też nie zostały wystawione. Najwyraźniej prezentów nikt nie szanuje. Dlatego to chyba jest słuszne posunięcie, dlatego że myślę, że dla nas szczególnie mamy odczucie, że osoba ojca zasługuje na szacunek. I no zresztą na świecie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków, chyba obok papieża i Lecha Wałęsy. W związku z tym przyjeżdżają ludzie do Warszawy. Ja myślę, że w końcu te przedmioty będą w jakimś muzeum. Nie mam naprawdę żadnego pojęcia, kto jest nabywcą, jakie ma plany, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś za takie pieniądze kupował sobie fortepian, żeby uczyć dziecko gry na fortepianie czy na instrumencie. No, a może traktować, brutalnie mówiąc, po prostu jego inwestycję, postawi w salonie i stoi ze świadomością, że ma tak wyjątkowy przedmiot w domu, a za jakiś czas znowu pójdzie w świat. Czy w ogóle jest coś takiego, że te osoby, które kupują chociażby tego typu pamiątki, mają obowiązek informowania, co się później z tym dzieje? Nie ma nic takiego. Nie. Dlaczego? Też mam zaufanie co do tego, że jest to lepsze rozwiązanie niż zakładanie izby pamięci, do której przyjdzie 5 osób w tygodniu, a ja będę tam siedział, pilnował wejścia i patrzył, czy nikt nie rozdeptuje petów na fortepianie, więc to byłoby wielkie nieporozumienie. Poza tym te środki nie będą źle wykorzystane. Ja wyprodukowałem wspaniałą płytę w Hollywood z piosenkami ojca. Do dzisiaj ona jest i wykonywana, grana, i nawet Polskie Radio rok temu płytę tę wydało jeszcze raz, mimo że prawie 18 lat temu ją produkowałem, jak promowaliśmy film w Hollywood do Oscarów. Ja tam spędziłem dużo czasu i w ten sposób wykorzystałem
właśnie moje wolne jakieś chwile, żeby zrobić to nagranie i zrobię następną płytę. Poza tym promujemy też klasyczną twórczość ojca. Będziemy nagrywać wczoraj był koncert w Desie Juliany Abdiejewej. To też oczywiście było, to było artystyczne wydarzenie. Wiemy, że dzisiaj w Warszawie niewiele się dzieje, jeśli chodzi o koncerty publiczne. To był koncert dla zamkniętej grupy stu kilkudziesięciu osób, ale było to nadzwyczajne, artystyczne wydarzenie i cieszę się bardzo, że Juliana Abdiejewa, laureatka konkursu chopinowskiego, jedna z wybitniejszych pianistek świata, włączyła do swojego repertuaru fortepianowe utwory ojca. Mm-hmm. Także już będziemy w najbliższej przyszłości produkować płytę z tymi utworami też. Także no, to nie są rzeczy, które są przypadkowe, a wydaje mi się, że od 20 lat, jak wydałem książkę ojca, pianista w Niemczech, potem na całym świecie, w tej chwili mamy 42 przekład na język arabski. Mm-hmm. No to jest tematyka nieszczególna oczywiście, jeśli chodzi o ten język, ale najwyraźniej jest zapotrzebowanie w tych krajach. No zresztą mamy teraz, jak wiadomo, porozumienia między Izraelem a różnymi krajami arabskimi, więc być może to ma taki związek, że tam chcą też tę lekturę udostępnić. No ale to taka wyjątkowa historia i momentami zresztą, jak nie jedni, czytając książkę czy oglądając film, mogli się przekonać, tragiczna w pewnych momentach i odsłonach pana ojca, że nic dziwnego chyba, że wzbudza aż tak gigantyczne zainteresowanie. Zresztą film Polańskiego no, zrobił furorę na całym świecie. No nie tylko furorę, ale jest to jedyny film o tematyce czy to Holokaustu, czy nawet historycznie poruszający tematykę tego, co się działo w Warszawie na ziemiach polskich, co przeżywali Polacy pod okupacją niemiecką, że wydaje mi się, że właściwie ultimatywny właściwie ten film jest. Tak samo zresztą książka napisana zaraz, od razu po wojnie, jest tak pełna szczegółów i oddająca atmosferę tego piekła, które było na ziemiach polskich, mało która książka napisana później była w stanie rzeczywiście dać taki wgląd w ten czas, dlatego że jednak te wszystkie drobiazgi się zacierają. No, oczywiście coraz silniejsze są fakty znane ogólnie na podstawie opracowań historycznych, ale takie zeznanie z pierwszej ręki, no to jest jedno z niewielu, a na pewno bardzo świeże. Mm-hmm. I to poza tym jest dobrze, w sumie dobrze odbierana książka. Ona jest łatwa w czytaniu i stąd stała się bestsellerem w wielu krajach. No, stała się książką roku we Francji, numer jeden, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce. Była wiele tygodni na liście bestsellerów New York Timesa. Też była książką roku w wielu gazetach. Także jest to bezdyskusyjnie właściwie taki tytuł, który obok dziennika Anny Frank jest stałym właściwie takim punktem. Widzę, jak to funkcjonuje. No, sprzedaje się ta książka cały czas. Znaczy, że ma nowych czytelników. Ale oczywiście, że tak. Tak jak mówię, no, wyjątkowa historia, tak jak pan powiedział, opowiedziana bardzo świeżo i pokazująca tak naprawdę, jak to wszystko wyglądało. Jeszcze na koniec króciutko chciałam wrócić właśnie do tej premiery przedstawienia pianista na Off-Broadway w Nowym Jorku. Ja rozumiem, że pandemia trochę plany pokrzyżowała i bardzo kiedy poważnie potencjalnie ta premiera może mieć miejsce? 2 tygodnie po wyborach w Ameryce? Trudno powiedzieć. W każdym razie wcześniej mamy premierę książki mojej mamy pod tytułem tak Żona jest. Pianisty w wydawnictwie WAM. Mama przed śmiercią podyktowała bardzo zdolnemu dziennikarzowi Filipowi Mazurczakowi swoje wspomnienia, które są równie właściwie, no, zdziwiło mnie to. Bo oczywiście bardzo bliskim kontakcie byłem zawsze z mamą, ale nie przypuszczałem, że to będzie tak wartko i porywająca historia. W sumie ta opowieść pełna też informacji historycznych. No mama to właściwie dyktowała, mając prawie ponad 90 lat, a mimo wszystko zachowała pełną świeżość umysłu i ta książka jest naprawdę wspaniała, także polecam. Może będzie inspiracją dla kolejnych twórców, żeby... Ja mam nadzieję, że właściwie, że to są takie opowieści,
wieści tych ludzi, którzy już odchodzą i tej całej generacji, która znika. Także wydaje mi się, że to jest dobry wkład w rynek wydawniczy, a z drugiej strony mamy tę sztukę napisaną przez bardzo wybitną autorkę, laureatkę wielu nagród, też Tony i podobnych. Także ta sztuka będzie miała wysoką klasę i spodziewam się, że będziemy mieli ją bardzo szybko na Broadwayu, jak minie ta pandemia, bo ona pójdzie na 2 tygodnie na Off-Broadway do Teatru The Public's. I stamtąd potem po tych workshops idzie zawsze na Broadway bezpośrednio. W tym roku, czy w przyszłym roku będzie sytuacja o tyle łatwiejsza, że zniknęło bardzo wiele produkcji. Dokładnie. Upadło ze względu właśnie na to nieszczęście. No i oczywiście rynek czeka na nowe rzeczy i my będziemy mieli właśnie tą możliwość, ponieważ planowana premiera była na 10 lipca, na 20-lecie śmierci ojca. Zresztą w tym roku też jest bardzo ważna data. Oczywiście ten rok to jest ważny, bo to jest 75-lecie zakończenia wojny. 75 lat temu została napisana książka Pianista, stąd w Ameryce wydano jubileuszowe 75-lecie. No i my jako widzowie też jesteśmy spragnieni i stęsknieni, żeby to zobaczyć. Pani to przyjdzie Andrzeju... też do Polski później. No, najpierw pójdzie na West End, do dużych stolic, do Polski, może być tutaj tu w Teatrze Buffo. Zresztą mogę powiedzieć, że producenci prowadzili rozmowy w pewnym momencie też z panem Józefowiczem, bo nawet braliśmy pod uwagę, żeby realizować to z nim. Mm-hmm. No, to było 2 lata temu, ale jednak te plany się zmieniły, ponieważ wkroczyła na... Wszystko się zmienia ze względu właśnie na pandemię, ale co nie zmienia akurat nie ze względu, ale tam jakieś były producenckie tam decyzje. Panie Andrzeju, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mieć okazję, żeby Może porozmawiać. W Buffo. Też. Andrzej Szpilman był razem z nami, a już za moment dosłownie Michał Salamon.